Zakup, remont, sprzedaż. Czy to recepta na modelowy flip? Mój dzisiejszy gość, Anna Paprota, odpowie na to pytanie. Witaj, Aniu. Witaj, cześć. Czy to tak tylko prosto brzmi, czy tak łatwo zrobić flipa? Myślę, że jest to proste, ale trzeba mieć wiedzę, żeby to zrobić. Tak więc myślę, że najpierw trzeba się tego dobrze nauczyć, a potem możemy już działać. Czyli mamy te trzy etapy, trzy schody: zakup, remont i sprzedaż. Na czym każdy z nich polega? Najpierw musimy znaleźć nieruchomość, która będzie w dobrej cenie. Będziemy też mogli oszacować, czy jest to idealne mieszkanie, które nadaje się pod tego typu inwestycje. Tak więc jak już kupimy w dobrej cenie przede wszystkim takie mieszkanie, możemy przystąpić do remontu. No i tutaj zaczynają się schody przeważnie dla osób, które dopiero zaczynają, bo musimy znaleźć odpowiednią ekipę remontową, co oczywiście na dzisiejszym rynku, nie wiem czy wiesz, nie jest takie proste, żeby znaleźć dobrą ekipę budowlaną, żeby w ogóle ją znaleźć. Tak więc ten drugi etap, który jest związany z remontem, no jest jakby najbardziej czasochłonny, bo wymaga też po prostu dobrego projektu, dobrego przygotowania, no i samego wykonania. Tak więc tutaj celem tego etapu jest, żeby to zrobić w miarę jak najszybciej, jak najsprawniej, no i żeby jednak oprzeć się na dobrej ekipie, na doświadczonych osobach, które potrafią to zrobić dla nas dobrze. No bo potem czeka nas sprzedaż, czyli moment, w którym pokazujemy już naszemu przyszłemu klientowi tą zrobioną nieruchomość, no ona wymaga dopieszczenia, więc jeszcze jeden etap jest przed samą sprzedażą, to jest tak zwany home staging. My w naszej branży zwracamy na to bardzo mocną uwagę, żeby mieszkanie było takie pięknie ogładzone, żeby po prostu klient, który wchodził, zakochał się w naszym efekcie, w efekcie wow naszego mieszkania. Czyli powiedziałyśmy tutaj o tych trzech etapach. Przy tym pierwszym, przy etapie zakupu, wspomniałaś, że bardzo ważne jest, żeby dobrać odpowiednią nieruchomość. Oczywiście znamy już tę zasadę 3L, czyli lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja, ale jeżeli już znajdziemy tę nieruchomość w naszym zdaniem atrakcyjnej lokalizacji, to co dalej? Jakie jeszcze czynniki wpływają na to, że warto kupić akurat ten lokal? Myślę, że oczywiście cena, tak, cena musi być na tyle atrakcyjna, żeby opłacało nam się zrobić remont mieszkania. Ważne jest też otoczenie budynku, sam budynek, sąsiedztwo, tak, ale też i samo mieszkanie, czy jest rozkładowe, czy ma jakieś inne elementy w sobie, które mogą być dla przyszłego kupca nieatrakcyjne. Myślę, że na rynku nieruchomości jest tak dużo różnych możliwości, układów mieszkań, że każdy z układów mieszkań do czegoś się i tak nadaje. Także kwestia jest tego, na ile znamy dobrze naszą grupę docelową, pod którą kierujemy daną nieruchomość, którą już kupimy i potem wyremontujemy. No i wtedy przechodzimy do drugiego wymienionego przez Ciebie etapu, czyli remont. Faktycznie znalezienie ekipy remontowej jest bardzo ważnym etapem, czasami bardzo dużym wyzwaniem, z którym trzeba się zmierzyć, nie tylko przez wzgląd na terminy, ale także dyspozycyjność, słowność. Tutaj krążą legendy na temat nierzetelnych ekip, które nagle znikają, które na przykład biorą zaliczki, które są niesłowne, które nie dokończają pracy. Na co zwrócić uwagę? Jak nie dać się oszukać? Jak wybrać na pewno dobrze ekipę, która będzie rzetelna i trzeźwa do samego końca realizacji, a nie tylko pierwszego dnia? Myślę, że najlepiej skorzystać z polecenia, jeśli w ogóle jest taka możliwość. Natomiast jeśli nie mamy takiej możliwości, żeby skorzystać z takiej ekipy, wówczas musimy sami wyjść na rynek i zacząć szukać. Warto sprawdzić rekomendacje tej ekipy, pojechać zobaczyć jakąś realizację, którą zrobili, no ale przede wszystkim zapytać,
ich, jak oni widzą czas realizacji, jakie mają możliwości, ile jest osób w ekipie, które pracują. Często jest tak, że przyjeżdża na spotkanie osoba, która mówi, że ma na przykład sporą ekipę, a potem okazuje się, że pracuje tam jeden człowiek, tak więc to też wszystko jest bardzo ważne. No i to, co jakby najbardziej kluczowe, to jest umowa z ekipą budowlaną. Umowa powinna być tak skonstruowana, która zabezpieczy po prostu nasze interesy, żeby zarówno ekipa, jak i my, żebyśmy trzymali się terminów, żeby po prostu ta realizacja też przebiegła sprawnie. Ważne też jest to, że jeśli trafimy na dobrą ekipę, to my jako inwestorzy też musimy pamiętać o harmonogramie dostaw różnych materiałów, które powinny na taką budowę trafiać o czasie, bo jeśli inwestor przeciąga dostawy różnych potrzebnych rzeczy, ekipa też wtedy jest zniechęcona i bardzo szybko potrafi po prostu gdzieś uciec na inną budowę. Bo wtedy może po prostu zarabiać gdzie indziej. Ale tobie zdarzyły się takie sytuacje, że była nowa ekipa, że próbowałaś ją sprawdzić, że chciałaś zobaczyć, jakie inne realizacje zrobiła, ale na przykład słyszałaś, że no tam już ktoś mieszka, że nie mam kluczy, nie możemy wejść. Czy wtedy powinna zapalić się czerwona lampka? To znaczy, myślę, że czasami to po prostu rzeczywiście jest tak, że ekipa skończyła jakąś pracę i nie ma tam dostępu, ale jeśli poprzedni inwestor był zadowolony, to na pewno nam zarekomenduje taką ekipę, tak więc niekoniecznie musimy wejść, ale wystarczy porozmawiać z osobą, która taką realizację po prostu robiła wcześniej z ekipą. Ja miałam na przykład taki przypadek, gdzie próbowałam dowiedzieć się bardzo, jeżeli chodzi o ekipę remontową, właśnie o przykładowe realizacje. Pan był już bardzo zniechęcony, ale ponieważ nie odpuszczałam, no to zaprowadził mnie gdzieś tam do, powiedzmy, do sąsiedniego mieszkania, gdzie był, zachwalał sam swoją pracę, a później się okazało, że po 30 minutach przyszedł sąsiad, który zapukał i mówi: przepraszam, ale ja nie chciałem przy nim mówić, ale ja jestem kompletnie niezadowolony z realizacji pracy tej właśnie ekipy, dlatego tak myślę, że to jest mega ważne, o czym mówisz, że sprawdzamy, ale jeszcze rozmawiamy z poprzednimi zleceniodawcami, bo gdy już ten remont jest zrealizowany, gdy jest już wszystko ok, to jest etap sprzedaży. Czy robimy to samodzielnie, czy przekazujemy to do kogoś, w jaki sposób ty działasz? Jeśli o nas chodzi, o mnie i mojego partnera, bo robimy to razem, my przekazujemy to pośrednikom, najczęściej taką sprzedaż. Sprzedajemy też samodzielnie oczywiście, natomiast bardzo lubimy współpracę z pośrednikami, dlatego że to buduje taką naszą więź na przyszłość, ponieważ robimy dość dużo realizacji. Mamy tego świadomość, że nie jesteśmy w stanie być na wszystkich etapach jednocześnie i właśnie ten etap sprzedaży często oddajemy po prostu pośrednikom. Oni są już tutaj profesjonalnie do tego przygotowani, często robią właśnie dni otwarte, dopieszczają tą nieruchomość, szukają bardzo intensywnie klientów, także dzięki nim tak naprawdę sprzedajemy nasze nieruchomości. Oczywiście też jest taki moment, gdzie wystawiamy sami nieruchomość na sprzedaż, natomiast myślę, że to jest po prostu moment, w którym często na przykład nie mamy aż tylu nieruchomości, żeby je sprzedawać, ale na przykład w obecnej chwili mamy około 14 nieruchomości, które sprzedajemy i to byłoby naprawdę dla nas dosyć trudne, żeby po prostu podjeżdżać we wszystkie miejsca, szczególnie, że inwestujemy też nie tylko w Warszawie, ale także i w Łodzi. W takim razie, jak skalować ten biznes i prowadzić, sprzedawać kilka flipów równocześnie? Jak skalować? Myślę, że przede wszystkim trzeba sobie ułożyć swoją pracę dobrze. Przede wszystkim współpracować z projektantami, to jest bardzo ważne. Tutaj na tym pierwszym etapie przygotowanie kompleksowo sobie całego jakiegoś pomysłu na realizację jest bardzo istotne i potem jest nam łatwiej to zrealizować. No, my na przykład współpracujemy z kilkoma projektantami, którzy przygotowują dla nas projekt, gdzie też dostajemy listę materiałów. I dzięki temu szybciej potrafimy dokonać zakup, bo pamiętam naszą pierwszą nieruchomość, jak robiliśmy. Zajęło nam to 4 miesiące, jeździliśmy do sklepów bardzo często i to też powodowało bardzo duże spowolnienie. W tej chwili mamy dobry harmonogram prac, na każdym etapie po prostu mamy te wszystkie rzeczy przemyślane. I to też powoduje, że jest nam łatwiej też skalować dzięki tej pracy, no i także temu, że oddajemy jednak sprzedaż później pośrednikom.
A czy dzisiaj flipowanie jest trudniejsze niż jeszcze kilka lat temu? Bo pojawiają się takie głosy, że no z jednej strony super, że można zrobić szybkiego flipa i zarobić, ale z drugiej strony no też już pojawia się coraz więcej wyzwań. No kapitał i rosnące ceny, wiadomo, to jest jedno, ale jest prowadzenie działalności gospodarczej, podatki i cała reszta. Czy dzisiaj jest już inaczej? Myślę, że jest inaczej. Jest znacznie więcej osób, które się dzisiaj tym zajmuje, to prawda. Natomiast okazje są i myślę, że będą. I tu jest tylko kwestia naszej organizacji, naszej wiedzy, dobrego badania rynku, żeby jednak zauważyć taką okazję. I myślę, że nadal jest tego sporo. Jednak mieszkamy tutaj w Warszawie, w bardzo dużym mieście i tutaj naprawdę dużo się dzieje. Warszawa to jedno, ale sama wspomniałaś, że działasz także na terenie Łodzi, tak. Ale osób flipujących na terenie całego kraju nie brakuje. Jednak coraz więcej, nawet w mniejszych miejscowościach, jest osób, które szukają takich okazji inwestycyjnych. To prawda, znam dużo osób z całej Polski, które inwestują w mniejszych nawet miejscowościach z sukcesem. Tak więc to jest tylko kwestia znajomości rynku, na którym po prostu te osoby działają. I dlatego nawet w małej miejscowości można po prostu kupić i sprzedać nieruchomość. Tak, chociaż wtedy najczęściej mówimy o rynku wtórnym i najwięcej transakcji odbywa się właśnie na rynku wtórnym, ale ty także stawiasz swoje kroki na rynku pierwotnym. Jak wygląda to flipowanie właśnie na tej płaszczyźnie? W tym roku rozpoczęliśmy rzeczywiście kilka inwestycji na rynku pierwotnym. Zaskoczył nas ten rynek bardzo pozytywnie. No przede wszystkim ekipy budowlane bardzo lubią robić wykończenie mieszkania na rynku pierwotnym, bo jest znacznie prostsze niż na rynku wtórnym, który jednak wymaga bardzo dużego i generalnego remontu. Są to na pewno bardzo przyjemne inwestycje, one też dają dobry zwrot, porównywalny z rynkiem wtórnym. Tak więc jeśli też znajdziecie okazję po prostu taką na rynku pierwotnym, warto się tym po prostu zainteresować. Ale są też takie głosy, słyszę takie właśnie skrajne opinie, że z jednej strony osoby, które podchodzą do flipowania tak, przychodzę, kupuję, remontuję, sprzedaję, zgarniam kasę i cyk, kolejna realizacja, a są takie, które podchodzą bardziej emocjonalnie, szczególnie jeżeli chodzi o rynek pierwotny i że no już tutaj kupiłem, jestem pierwszym właścicielem, może jednak nie będę sprzedawał, może zrobię z tym coś innego, może sam zamieszkam, dam dzieciom, a może gotowiec inwestycyjny. Co robić, jak działać? No myślę, że to gdzieś w nas trzeba sobie odpowiedzieć wewnątrz na takie pytanie, czy inwestujemy, bo chcemy pomnażać nasz kapitał i dojść do takiego momentu, kiedy osiągniemy tą przysłowiową wolność naszą finansową, czy też rzeczywiście już kupując takie mieszkanie, chcemy je na przykład też wykorzystać od razu na najem. Bo rzeczywiście, jeśli ktoś już kupił i nie może się rozstać, no to wtedy najlepiej jest rzeczywiście wynająć takie mieszkanie i czerpać w ten sposób dochody. Natomiast no, też dzisiaj rynek daje bardzo dużo możliwości, żeby ten zwrot zainwestowanego kapitału był po prostu jak najwyższy. Często rynek pierwotny ma dość wysoką jednak też cenę i może tutaj tego zwrotu przynajmniej nie uzyskamy aż tak atrakcyjnego. Wówczas lepiej pomyśleć i jednak zrobić na przykład to, co wspomniałaś, gotowca inwestycyjnego. No i przy tych gotowcach teraz zatrzymamy się na trochę dłużej. W jaki sposób to funkcjonuje? Opowiedzmy o tym tak w praktyce. Dla kogo są te gotowce inwestycyjne? Czy to jest tak właśnie, że kupujemy, przygotowujemy, robimy dla siebie, bo można, a jeżeli dla kogoś, bo ktoś ma kapitał, ale nie chce sam się tym zajmować, w jaki sposób działa ten fragment rynku? Gotowiec inwestycyjny, czyli inaczej mieszkanie inwestycyjne, jest to produkt inwestycyjny pomyślany właśnie o osobach, które dysponują kapitałem, które oczekują dużego zwrotu z zainwestowanego kapitału. Takie mieszkania mają bardzo specyficzne układy, które pozwalają na wydzielenie większej ilości pokoi lub też mieszkań, które gdzieś tam wewnętrznie można podzielić. I główną grupą odbiorców już przy gotowcu inwestycyjnym są młodzi pracujący ludzie, którzy wynajmują te mieszkania, a takiemu inwestorowi przynosi to po prostu bardzo dobry zwrot zainwestowanego kapitału, znacznie wyższy niż po prostu zwykłe mieszkanie na najem.
I z tym wiąże się ostatnio też często używany, popularny termin, taki jak mikrokawalerka. Co to jest? No bo w sumie kawalerka już się kojarzy z niewielkim mieszkaniem, a jeżeli chodzi o inwestycje i dzielenie w sumie większych lokali na mikrokawalerki, to jak przebiega ten proces? Są niektóre mieszkania, układy mieszkań, które pozwalają, aby wewnętrznie podzielić rzeczywiście mieszkanie na mniejsze i w ten sposób my nazywamy to właśnie mikrokawalerka. Bardziej jest to taki typ studio, każda z tych mikrokawalerek jest wyposażona w łazienkę i w aneks kuchenny. Jest w tej chwili takie dosyć duże zainteresowanie przez wynajmujących tego typu mieszkaniami. Ludzie zaczęli sobie gdzieś tam cenić swoją prywatność i często osoby, które po prostu już mogą sobie na to pozwolić, szukają właśnie tego typu mieszkań. I chętnie, mimo tego, że ono jednak jest droższe, chętnie szukają czegoś takiego, tak więc jest to pewien trend, gdzie wzrosła jednak stopa życiowa i po prostu ludzie dzisiaj chętnie po prostu wynajmują coś takiego. To jak zacząć flipować i ile można na tym zarobić? Myślę, że przede wszystkim trzeba zdobyć dobry warsztat, wiedzę, poszukać gdzieś osób właśnie, które umieją to już robić, pójść na jakieś dobre szkolenie, pójść na event nieruchomościowy, żeby po prostu zobaczyć, co ciekawego się dzieje na rynku, zdobyć tą wiedzę, wyposażyć się po prostu we wszystkie możliwe narzędzia i dopiero potem ruszyć w rynek, zrobić badanie rynku. No i wtedy możemy przystąpić do tego, żeby zacząć flipować. A ile można zarobić? No, w naszej społeczności padają różne kwoty. Myślę, że są to często bardzo wysokie też kwoty. Myślę, że chyba najwyższa, o której słyszałam, to jest około chyba 120 tysięcy złotych, tak więc można po prostu zarobić i to dobrze, tak więc warto wiedzieć, co się robi. Ale powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy, bo ktoś, kto na przykład do tej pory się nie zajmował inwestycjami w nieruchomości, to może sobie pomyśleć, ale po co mi te szkolenia, po co mi te warsztaty, skoro wejdę na stronę internetową, znajdę mieszkanie i biorąc pod uwagę, wykorzystując moje umiejętności sprzedażowe, po prostu będę tyle negocjował, że sprzedam drożej. Możemy śmiało powiedzieć, że to z góry skazane na porażkę, takie podejście, jeżeli ktoś nie zna rynku, nie zna charakterystyki i nie wie, co robić po kolei? Myślę, że jest to duże ryzyko, jednak inwestujemy sporą część naszego kapitału, czyli mieszkanie. Myślę, że można, jeśli dobrze to przeanalizujemy, to moglibyśmy pewnie zarobić na tym, wiedząc, że trzeba kupić taniej i zrobić i sprzedać je drożej. Natomiast tu chodzi też o to, żeby jeśli już robimy taką transakcję, to żebyśmy po prostu mogli zarobić jak najwięcej. I żebyśmy umieli na przykład przeliczyć także zysk z inwestycji i dojść do niego, przewidzieć go jeszcze przed rozpoczęciem, przed zakupem takiej nieruchomości. Tak, to rzeczywiście, jeśli zdobędziemy tą wiedzę na warsztatach, będziemy już wiedzieć w momencie, kiedy kupujemy inwestycje, ile tak naprawdę na niej zarobimy. I umiemy to przeliczyć, wpisujemy do odpowiednich tabelek w Excelu i to wyskakuje, ale to już jest ta wiedza, którą można zdobyć bezpośrednio na specjalistycznych szkoleniach i spotkaniach. A jakie są najczęściej popełniane błędy, które obserwujesz, spotykając się z osobami z jednej strony na rynku, a z drugiej z tymi, które sama szkolisz? No przede wszystkim ten etap remontowy jednak najwięcej po prostu sprawia trudności osobom, które zaczynają dopiero. Właśnie często są to problemy z ekipami, które potrafią uciec gdzieś w trakcie remontu. Często jest też tak, że ktoś nie doszacuje odpowiednio tego remontu i rzeczywiście wtedy ten zysk nie jest taki jak pierwotnie gdzieś tam osoba, która chciała to robić, uzyskuje na sam koniec, tak więc no myślę, że to są chyba takie najczęstsze błędy. A wolność finansowa lub przychód pasywny to są takie słowa klucze, które towarzyszą właśnie temu sektorowi? O tak, myślę, że to jest bardzo popularne tutaj w naszej branży. Myślę, że wiele osób dąży do tego momentu, w którym będzie rzeczywiście mogło czerpać te zyski takie i przychód pasywny. Natomiast myślę, że wszyscy są tego bardzo świadomi, że zanim to nastąpi, musimy bardzo dużo i ciężko pracować. Ale jest to jakiś tam okres w życiu. Jest to gdzieś tam na wielu szkoleniach powtarza się, że jest to ileś lat, tak? Kilka lat, które można na to poświęcić. I dzięki
temu bardzo szybko osiągniemy później tą wolność finansową. No, jeśli o mnie chodzi, jestem na drodze do. Także mam nadzieję, że ten mój założony cel zrealizuję. A ten cel, jaką ma datę ważności? Czy wyznaczyłaś sobie taki termin, w którym mówisz, dziękuję, do tego momentu działam, a później to już, no właśnie, co później? Co później? Później też działam. Bardzo dobrze. Później też działam, bo nie wyobrażam sobie, że nie działam, ale rzeczywiście dałam sobie na to 5 lat, żeby jakby zabezpieczyć takie swoje najważniejsze potrzeby, które są dla mnie ważne na co dzień. I mam nadzieję, że te 5 lat po prostu nadal będę działać, może troszeczkę przy innych projektach, może trochę mniej i wolniej, ale to, co dla mnie jest ważne, żebym po prostu kilka razy w roku miała ten czas na odpoczynek, na jakąś podróż, a żeby gdzieś tam firma dalej po prostu funkcjonowała. Sporo osób, z którymi rozmawiam, mówią właśnie, że nieruchomości to ma być taka droga, nie cel sam w sobie, ale do tego, żeby na przykład żyć w podróży, żeby można było pracować zdalnie, żeby stworzyć sobie no, flipy z jednej strony, ale na przykład podnajem, gotowce inwestycyjne, żeby... czy jeszcze inne możliwości, które daje rynek, to żeby to była taka droga, żeby te pieniądze już po kilku latach tej ciężkiej pracy, dogadywania się, dopilnowywania remontów, żeby później był ten stały przychód pasywny i że później chcą podróżować. To chyba też jest taki kolejny punkt wspólny. Wszyscy kochamy podróże, czy wszyscy kochają podróże w tej branży? Myślę, że tak, więc myślę, że też doskonałym pomysłem jest już powoli organizować się jakoś w ramach naszej branży i gdzieś rozpoczynać te podróże powolutku, żebyśmy też mogli mieć taki klub podróżnika, żebyśmy mogli razem ten czas spędzać, bo na wiele osób, które gdzieś już, które osiągnęły tą wolność finansową, często mówi, że co z tego, że oni ją osiągnęli, jak wiele osób dookoła nich niestety jej nie osiągnęło i nie mają po prostu przyjaciół czy znajomych, z którymi mogą po prostu realizować ciekawe rzeczy w życiu podróżując. Tak więc myślę, że tutaj fantastyczne jest to w tej naszej branży, że znamy się, lubimy naprawdę i uwielbiamy ze sobą czas spędzać, więc kolejny jakiś krok to pewnie jakieś wspólne podróże. Chociaż znając to środowisko, jak te podróże będą wspólne, to się okaże, że zaraz pojedzie się gdzieś na jakąś wyspę, wybudujecie hotel i tam dalej będzie się kręcił biznes nieruchomościowy, ale to już tak oczywiście z przymrużeniem oka. Czy uważasz, że inwestowanie ma płeć? Czy to nie rozróżniamy, jak inwestują lub czy inwestują kobiety, mężczyźni? Myślę, że nie rozróżniamy, natomiast rzeczywiście zauważyłam ostatnio, zapraszając na event moje znajome koleżanki, że mam po prostu bardzo mało kontaktów kobiet, które inwestują. Większość stanowią mężczyźni i to mnie bardzo zaskoczyło. Nie wiem, jaki to jest procent, czy to jest 10-20% stanowią kobiety i pomyślałam sobie, że bardzo szkoda, ponieważ kobiety są naturalnie wyposażone w wiele talentów, które po prostu pozwalają im inwestować. Na pewno wspaniale budujemy jako kobiety relacje międzyludzkie, w związku z tym zakup mieszkania czy sprzedaż, absolutnie to jest ta strona kobiet, ale też i ten element dekoracyjny, tak? Wiele kobiet, moich koleżanek z branży same robią homestaging, więc naprawdę warto i kobiety się bardzo realizują przy tym. A czy to nie jest tak, że część, bo ja też rozmawiałam z różnymi osobami i kobietami, i mężczyznami, na początku ten homestaging to było tak, ale o co chodzi, co to w ogóle jest za określenie, a później okazało się, tak, faktycznie, to już jest ten najmilszy etap wykończenia nieruchomości i że nie zawsze trzeba mieć, chociaż byłoby idealnie oczywiście, wykształcenie związane z architekturą wnętrz, z wyposażeniem, ale często wystarczy odpowiednie podejście, kursy, znajomość branży, no i tego przede wszystkim, co jest w ofercie i jak łączyć ze sobą style, wzory, kolory. Czy można być homestagerem tak z ulicy, czy nie? Myślę, że można, że jeśli kobiety właśnie mają takie poczucie tej kolorystyki, tego stylu, materiałoznawstwo, gdzieś tam to są takie naturalne rzeczy, które mamy w sobie. Jeśli do tego mamy możliwość zrobienia takiego kursu homestagera, to pięknie możemy nasze mieszkania własne, ale też i naszych znajomych z branży po prostu pięknie ozdobić do sprzedaży. A jeżeli nie mamy takich znajomych, to możemy
To wszystko przed nami, możemy ich poznać. Na przykład w sobotę podczas konferencji Kobiety inwestują w nieruchomości. Co to za konferencja? Jaka jest tam Twoja rola? I czego się od Ciebie na miejscu dowiemy? Tak, jest taka wspaniała konferencja jutro. Będę tam prelegentką, będę brała udział w panelu dyskusyjnym. Na pewno będę opowiadać o flipowaniu, będę też opowiadać o nowych trendach w tej chwili na rynku, czyli głównie na rynku pierwotnym. Podzielę się swoją wiedzą na ten temat. No i oczywiście jak podczas konferencji będzie można ze mną osobiście porozmawiać, także zapraszam gdzieś do kuluarów, do jakiegoś stolika, żeby porozmawiać. A czego się od Ciebie dowiemy? Jaka będzie twarda wiedza? Jakie konkrety? Będę mówić głównie na temat flipów, gotowców inwestycyjnych, jak je zrobić z zyskiem oczywiście, jak znaleźć inwestorów, jak współpracować z inwestorami. Także takie rzeczy, które, o których tutaj gdzieś zaczęłyśmy rozmawiać, natomiast na pewno będzie to rozwinięte bardziej, szerzej. I niech to będzie zakończenie i klamra łącząca początek naszej rozmowy razem z tym zakończeniem. Przypomnę jeszcze, że wszelkie informacje dotyczące konferencji można znaleźć na stronie inwestorki.pl, a ja już teraz bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i dziękuję za rozmowę i za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia.